będziesz chciał kasę, zacznij rozmawiać jak człowiek i przyznaj się, co chlałeś przed Strahanem, bo ledwo już mówisz im pieszopowy 3 złote. Co? Wypierdala mi, dziadu jebany. Po pierwsze, słuchaj. Po pierwsze, po drugie, ja siedziałem w chacie, spałem, przyszedł Byszak do mnie, żeby nas imać. To mówię, nie ma problemu. Przyszłem jak człowiek. O co was chodzi? No, słucham. Gdzie nauczyłeś się tak pięknie raczej mówić? Co? Gdzie nauczyłeś się tak pięknie mówić? W jakiej szkole tak nauczyłeś? Ja mówię, po prostu. Przyszłem. Co ty kurwa pierdolisz? Gringo Maxesta, musisz oddać Sylwkowi piwa i kiełbasę z lodówki, bo mu bierzesz, nie kłam, jak mówisz. Jakie lodówki i bazę oddaję panu? Musisz dziś zatańczyć taniec swój popisowy kosiarka, już darujemy 500. Kurwa, jakie lodówki i bazę ukradę. Nie brał za żadne z lodówki i kiełbasy. Odpierdolcie ode mnie. Ani grama nie wziąłem. Kurwa, zabijcie mnie. Nie wziąłem ani grama. Jak nie ma kiełbasy, bo to sobie ja nie grałem, nie wziąłeś. Nie brałem nic! Zajebałeś wszystko i tyle. Kurwa, daj mi święty spokój, dobra? Jak zajebałeś kiełbasę, zajebałeś masło, zajebałeś dżem truskawkowy. Nie brałem nic! I zajebałeś 3 płytki. Jakie płytki? No kafelkowe. Nie brałem. Chciałem położyć na korytarzu i brakło mi 3 płytek. Pytam gdzie te płytki, daj mu wiesta zajebał. Nie brałem! Daj mi święty spokój. Czy mój, że nie brałem, to nie brałem. Przecież kurwa, ja bym kurwa kuplą szukał. Co to? Jeszcze łopatę, żeś zapierdolił i kaczor nie miał czym mieszać beton. Jakie łopatę zajebałem? Bo kaczor beton mieszał w taczce. No kurwa. To mi łopatę zajebałeś. Już mi nie przesadzaj teraz. Żadne łopaty nie ubrałem. Jeszcze internet zajebałeś. Co? Internet zajebałeś. Internet tu jest. No a go zajebałeś i nie było go. Chyba nie poważnie. Teraz żebyś to oddałeś. A ten mi wkurwiliśmy. Ten mi wkurwiłeś. Na czym tak się wkurwiłeś? Za te słowa, co mówisz. Jak już ich nie pamiętasz. Przestań, przestań. Czy pamiętasz jeszcze te słowa? Nie, po pierwsze nie jestem pijany, a nie najebany. Ja się kumam wszystko. Dragon, nie no kurwa. Esta, idź spać, bo nudzisz. A jak nie to 3 przysiady. Łeb do lodówki i zabawiaj widzów. 3 złote. Co ja tam do lodówki zabieram? Nic nie brałem. Tak, widzów zajebałeś jeszcze raz, kurde. Widzów zajebałeś. Poszedłeś i zajebałeś widzów. Nie. Nie. Tak, nie, zajebałeś widzów, to wiara. Nie. Bo wiara ich nabrałeś i zajebałeś. Nie, to nie. Jak nie? Nie. Na pewno. Nie. Ja wiem jaka jest prawda, nie okłamiesz mnie. Nie. Chcesz banana? Chcesz? A daj, wiebie lewo. Masz banana. Ender, skoro Esta nie pił przed Stranem, to widocznie ma słaby łeb 3 złote. No, chyba tak. No, bo nie wiem, o co mu chodzi. Nie piłem, dać mi wiedzę. Jak nie piłeś, jak wszyscy widzą, że jesteś napierdolony? Tak. Jeden piłem sobie, jeszcze piłem. Jeszcze kłamiesz. Ja pierdolę. Ja piłem, nie wypiłem. Tak. Na razie tak mówię. Piwa nie wypijmy się. Wyjebałeś już 10 piw? Nie. Jedno piwo dał, nie wypiłem. Nawet nie zostawiłeś dla innych nic. Nie wypiłem jedno piwo. Byś się wstydził, Leszek? Nie. Jedno piwo.
Wstydziłbyś się, Leszek, normalnie takie rzeczy robić. Gdzie tu tak? To do kosza. No nie na stół do chuja, bo nie jest śmietnik, do kosza. Dobra. No. A gdzie jest kozio? Nie wiem, trzeba sobie zrobić. Położyj tu na... No nie, bo to nie jest śmietnik. Panie Leszku, czyżby miał pan zjazd do bazy w pierwotnej cebulę za 5 dych? Wytrzeźwiesz trochę. Może jakiś challenge Lesiu będzie na wódę, zdajesz się przy okazji, kropka, oddawaj łopatę złodzieju 3 złote. To! Wybierałem te kolejne słowa. Gdzie tu rzucić? No, gdzie rzucić teraz? Kosz zajebałeś i gdzie rzucić? Gdzie kosza nie brałem, co ty? Daj to mi... gdzie jest koszek, był kosz? No gdzie nas tu do chuja? Dobra, jest tu leży. To nie jest domu. To nie jest domu, domu. Widzą, Lesiu, jak ty ładnie obrabiasz tego banana, mój ty Tarzanie. Buziaki 3 złote. Co chciałeś? Co chciałeś wiedzieć? Kobieta, ale on rzeczywiście ma czasami akcent jak Kaczyński, nie? Naprawdę, jak czasami słyszę, jak na przykład mówi dobra, to Leszek mówi dobła, dobła. Jak Kaczyński prawie. Uwaga, bez trzeb wyjaśnij tego, jesteś sylwek, daj lepę chujowi Leszkowi, to się stary chuj obszczaniec obudzi. Dajesz ci lepę w mordę. Zrób cel taki, czyli lepa dla Esty. No i nie patrz, że to stary dziad. Chujowi należy się lepa. Esta padoch 3 złote. Te chuju, odjewa się ode mnie. To wiesz, ile tych internetowych kozaków by się zebrało i by mi wypisywali: zajebiemy cię, zabijemy cię, połamiemy cię, będziesz... Płamany! Esta strzelał do papieża, Esta pomyśl, że ten banan to kutas widzona i od razu będzie lepiej smakować ci. Dobrze! Panie Petele, Esta, zebrał spadoch za to, co cierpisz do kiboli stary komu. Łamasz się z chłopami i kradniesz piwa 3 złote. Jakie piwo kradnę? Wypierdalaj te słowa, kurwa, nie chcę ci... No nie chcę ci... Esta szczęśliwym człowiekiem, Esta pełen komfort. Esta, ale ty teraz musisz być zachwycony. Wcześniej jak lałeś w pory i robiłeś kałuże, to wychodziłeś na 3 sekundy za drzwi i udawałeś, że sikasz, a teraz nie musisz się ruszać i lejesz w pampersa oszczańcu 3 złote. A co cię denerwuje to? Ładnie mnie nosi, no bo kurde nie piłem już tych dłuższy czas. Albo ja się napierdoliłem. Gringo Mansalesta, darujemy ci kosiarka i degilopaty, nawet twarze piwa podbierasz z lodówki i tak jesteś mistrzem tańca i robisz show, ale dziś rzeczywiście jesteś równo na rynku. Jak kurwa, ciakan zrób, jakie piwo. Kiedy jakieś panny, powiem ci, że ciężko pogodzić tutaj panny z Leszkiem. Z siwym, z Tajfunem jeszcze by uszło, jakby tam zaczął perełkować. O, moja ty perełko złota. To wiesz, to jeszcze żeby to jakoś uszło. No jest takim śmierdzielem siwym i z Leszkiem, który mógłby zrobić różne swoje ciekawe rzeczy, to trochę nie bardzo. Jakieś lubiary by się przydały takie, wiesz. No to musiałby być lubiary, bo jakby, wiesz, no damy to tutaj nie zaprosimy, bo trochę nie bardzo. Żeby jakieś damy tutaj siedziały, bo to... Nie wiem, czy klimat by im odpowiadał. No ale jakieś lumpiary, no to... Właśnie nie wiem, czemu tu nie ma żadnych lumpiar. Gdzie są jakieś lumpiary do chuja pana? Ja wiem gdzie. Nie ma chętnych. Lumpiar do chuja. Trzeba ogłoszenie jakieś w necie wystawić. No to jakieś karyny potrzebujemy. Coś takiego. Mirka o 2 palce na tacy. Ale bez przesady też takich lumpiar totalnych to ja nie chcę. Jakiś menelit z ulicy, człowieku, które wszyscy tam macają kijami. Ja pierdolę. Nie, no takie czegoś tu nie ma, to obleśne jest w ogóle. Wiesz, no menel to menel, nie? No to tam jego nikt nie ruchał chyba. No ale tam jak...
jakąś babkę, menelicę, no to już trochę gorzej, bo ją wszyscy ruchają. No to wiesz, to trochę obleśne. Co o tym Leszek sądzisz? Obleśne to jest, czy nie? Co? Obleśne to jest, jak medalice ruchają? Ja wszystko wiem. No to dlatego cię pytam, bo wszystko wiesz. Ja wiem wszystko. No bo co sądzisz o takim gościu, który siedzi na dworcu i pije codziennie alkohol? Co o nim sądzisz? Nie, to jest chudy. Śmierć dla ciebie sobie. To jest nie człowiek. To jest nie człowiek, tak? Nie. To nie jest ten człowiek jebany menel taki, nie? Siedzi na dworcu, chleje sobie. A musi coś zjeść, a co by zjadł? To tylko pije, a co by zjadł? No nie wiem, ma kapustę. Tak, by zjadł. Czy spierdala. Tego człowieka nie jest na oczy widzieć. Nie chcę na oczy go widzieć, chuja. Zobaczę tego chuja, nie chcę na oczy go widzieć, powiedziałem. Nie chcę go na oczy widzieć. I spierdala na kant chuja, wie. I się wie, chuj wybuja, wie pierdala mi. Szmato, wie mama. Wie pierdala mi, speluje mama. Siecie! Co jest? Majku, nowy legan, ty jebany skurwysynie. Właśnie spuściłem się twojej siostrze Helce Baranowej do cipy, a teraz idę ci podpalić ci stodołę. Już nie będziesz miał gdzie spać, chuju oszczańcu, 3 złote. Dobra. Spalaj to, kurwa. Dobu. Może mi na karku jest skoczyć. Dobła. Wszystko dobła jest jasne. To było tak, doła. Z dołem mi spali, kurwa. Ja nie będę będzie spać. Jak dom ci chcą spalić? A to dranie są. Kurde. Dobra. To co Leszek myślisz o tych ludziach, którzy piją na dworcach alkohol? Nie lubię. Nie lubisz. A dlaczego? Bo to alkoholicy, nie? Nie, słuchaj. Po pierwsze, żeby miał, kurwa, coś zjeść, jak wygląda jak człowiek, żeby coś zjadł. A oni tylko piją, chleją. I pójdzie, kurwa, po ciebie i leją, kurwa. Jak pierdolisz, że leją jeszcze pod siebie? Bezszepie, nie wkurza mnie, bo ja jestem, kurwa, spokojny facet. Ja lubię to i mówię, bo da to, ze mną. Pierdolisz, że oni tylko chleją i leją. Ja lubię. Skurwy, syn. Ja lubię ludzi. Co jest? Seven Nesta Esta. Przyznaj się teraz, kibole wiedzieli, jak zajebałeś smalec i pasztet z lodówki Bystrzaka? Do tego teka, po co schowałeś, jak przed chwilą Sylwek wyszedł na chwilę? 3 złote. Ty, chuje pany! Ty! Żebyś zdech teraz, w tej chwili! Jak ja smalec zajebałem? Ty kurwa dziadu jebany, ty kurwa. Ty jesteś cieć i dalej byś ciecie. Weronika, Weronika, Vera Esta. Leszek, posłuchaj mnie uważnie. No. Może chociaż ty mi dasz to, czego pragnę. Wczoraj olali mnie tajfun i kaczor. Dzisiaj Bystrzak ma mnie w dupie. Może chociaż ty mnie zaspokoisz swoim oszczanym chujem. 3 złote. To? Na rzeczy! Na nasze rzeczy to niż nic! Na pewno cię mogę dać jakiegoś. Chyba, nie, się nie. Nie wiem, to się nie. Nie pierdala dziadu jebany. Jesteś dziadą mnie. Dziad! Kurwa, ja już mi ci się nie zeszło ze mnie. Wypiłem 4 takie piwa po 3,5%. To już jest trochę alkoholu.
No i zeszło ze mnie ciśnienie. Już jestem spokojny. Już jestem ułazą spokoju. Zwiedzamy ty kiedy, kurwa. Zostały mi jeszcze 3. Pająk Sylwę. Wyjaśniłbym cię nosem, samym piwkiem i Maryśka jesteś jak Teneska. Lesiu, weź go pacni, to sam się przewróci, farmer ma macie już w dupie i udajesz, że byłeś czysty, a sam chodzisz jak porobione 3 złote. Co? Chyba cię pojebało na filmie, to byłem czyściutki. I to był właśnie mój błąd, bo mogłem się wtedy naszprycować wszystkim, co się tylko dało o człowieku, abym rozpierdolił tam każdego. Jakbym się naszprycował wszystkim po kolei. Człowieku, są takie dopingi, że to by się w głowie nie mieści. No wszystko. Na wytrzymałość, naszprycujesz się dobrym towarem, to człowieku będzie zapierdało jak maszyna przez godzinę czasu. To zależy tylko od towaru, jaki bierzesz. No, już bije szajba? Szajba bije? Człowieku, dobry kurwa doping weźmiesz, to będzie zapierdało przez godzinę jak maszyna, nie? Już bije szajba, wiem, że bije szajba, wiem. Wszystko zależy od tego, co bierzesz. Są różne dopingi. Dobra, wypiję to piwo i dziękuję, spierdalajcie ode mnie. A nie chcesz może lecieć do tego browarka, co napić 2%? Nie. Nie chcesz? Nie, dziękuję. Nie, dziękuję. No i ja będę się bohaty jeden piwo sobie. No to był mój błąd, że podszedłem do tego, bo ja wiecie, ja się z dupy się gdzieś urwałem w ogóle z choinki i ja sobie myślę, a pójdę sobie czyściutki, ja nie będę sobie zdrowia marnował, nie będę się tam truł żadnym syfem. No to trochę z dupy się urwałem, nie? Kurwa. A myślałem przed tym się naszprycować czymś, czy nie naszprycować. Zastanawiałem się nad tym. Brać coś, czy nie brać. I miałem taki dylemat. Brać, czy nie brać. No i kurwa, w końcu ostatecznie myślę, nie biorę nic. No i to był mój błąd. No i jeszcze jedna rzecz taka, że to mnie rozjebało, bo ja nie wiem, czy to było dobre, czy to nie było dobre. W ogóle byłem tam z jednym takim gościem, trenerem. Ja z nim dużo nie miałem właśnie tak treningów. No ale mimo wszystko jemu się podobało, że... Estapeo, posłuchaj, bro, pierwsze to czemu nie zamykasz na kutkę tej szopy? Jestem teraz przed sobą u ciebie naprawdę serio. Śmiesz mówić jest tak brzydko, to zobaczysz obszczany chuj dzisiaj kropka, byst zrób rzeźbę, wtedy rozbierz koszulkę, haha, 3 złote. Jak to obszczany? No i byłem z tym trenerem, no i kurde, no i mu się to podobało z tego względu, że no wiecie, no jakieś show, nie, coś się dzieje, gdzieś tam sobie może pojechać ze mną i chuj, no to pojechał sobie ze mną. No i on przed tą całą akcją potraktował mnie jak profesjonalistę, on do mnie mówił, ja cię potraktuję po prostu jak profesjonalistę. Macie mieć walki, to tamto, no to potraktuję cię jak profesjonalistę. No i wyglądało to tak, że przed tą akcją miałem 20 minut, czy no 20 albo 30 minut rozgrzewki. Do pierwszej kolki, tak mi powiedział. Że profesjonaliści, tacy, którzy walczą i w ogóle, zawsze przed tym robią rozgrzewkę, 20-30 minut, aż złapie ich pierwsza kolka i wtedy zaczynają wchodzić na dobre obroty. No i wtedy on niby zaczyna być gotowy już do tego, żeby wyjść. No ale jednak, no ja byłem tym nowicjuszem, nie byłem profesjonalistą. Lepiej do piątkę, kolego. I może to, że złapałem pierwszą zadyszkę już na rozgrzewce, nie było wcale takie dobre. Tak sobie później myślałem, no nie wiem, kurwa. Wlej mi do piątki. No bo ja na rozgrzewce już dostałem w pizdę, nie? Bo na rozgrzewce już pompki, wiesz, jakieś tam bubu. Szybko, żeby się rozgrzać, do pierwszej kolki. Aż kolka złapie. I złapie cię pierwsza zadyszka, że już się zadusiłeś? Musi chwilę minąć? Jeszcze chwilkę rozgrzewki? No i że wtedy niby dopiero wychodzisz. Tak mnie potraktował ten trener, nie? No i... No potraktował mnie jak niby profesjonalista. Jaki ze mnie kurwa profesjonalizm? To tak nie wiem do końca, czy to było dobre. Ja go tam pytam kurde tego trenera. Brać doping, brać jakieś coś kurwa ładować w siebie? On mówi, nie ładuj nic. No i tak
myślę, że to też był taki trochę błąd, no bo kurwa, jakbym coś brał, to pewnie też byłoby inaczej. Skoro wszyscy biorą, to czemu ja mam nie brać? My tu żyły piątkę. Nie, to nie. No teraz odrzucał tego, nie? Mówi, nie wiesz, nic nie wiesz. No to chuj, to jak nic nie wiesz, no to nic nie biorę, nie? No ale to wiadomo, to są trenerzy, tacy ludzie, którzy chcą dla ciebie dobrze, z twojego zdrowia i w ogóle, żeby było jak najlepiej, żebyś to w jak najbardziej naturalny sposób zrobił wszystko i żeby było elegancko. Oni chcieliby tego, nie? Dlatego też odrzucają takich rzeczy, ale... Ale wiadomo, jaka jest prawda, jaka jest akcja. To jest. Słucham. Nawijam. Banalny terror, Lechu. Jesteś kawał oszczanej kurwy. Chodzisz po wiosce i kradniesz chuju zajebany w domu. Nie masz prądu. Srasz i lejesz pod siebie jak ostatnia szmata. Ślipałe bizonowi i jesteś nawijam jak szmata. Chuju 3 złote. Kurwa, ja to leję. Wypierdalaj ty. Ty cweru jebane ty. No nie kontrat, dlatego... Na kropki nie spuściłem. Dlatego ja nie brałem. Bo mam papersa. Wypierdalaj sferu jebany ty. Na ani grama, popatrzcie. Słuchaj są spodnie, popatrzcie. Skurwy synu, capie jebany ty. Na grama nie zrobiłem. Byszek, dziękuję za Byszaka. Za tego babesa. On spoko roku jest facet, lubię go. Dał mi babesa i mam babesa włożone. I nawet krama nie spuściłem. Wypierdalajcie mi kurwa. Wypierdalajcie mi kurwa ze... Co? Lubicie strzyba czy nie? Jak nie? Lubicie nas, czy nie lubicie? Lubicie nas. Ja pierdolę. Jak nie wstrzyma, to nie ma. Śmiejecie, to województwie włosławskim. Pokaż brzuszek, byś szedł tamto, bo ciebie chujki chuje mu jedzie gęże. Dobra, zobaczymy za... Dobła! Jak to Lesław mówi, dobła. Zobaczymy za 3 miesiące, jak to będzie wyglądało. Wtedy będziecie w szoku ciężkim. Takie z tym, bo tu kurwa jeszcze je nie będzie widzieć w województwie wrocławskim, za chuja. Papie, to robimy takie streamy, że musta i depa. Chuja wiecie. Jesteś cienki jak pibongi. Kurwa, takie z tym, jak to Byszek robi. Znaczy chyba Tajfun nie będzie miał chyba mi za złe. Że nie dam mu aż tyle pieniędzy, bo będę je przeznaczał na treningi. Znaczy no nie wszystkie, ale trochę z tych pieniędzy to przeznaczę na treningi. To może na alimenty mu braknąć. Nie no, nie braknie mu. Dzida mi się odsunęła spodenka, no co ty gadasz? Jak to niemożliwe, co ty? Ja mam tutaj na swoim miejscu. Gdzie mi się odsunęła? Pat, ja wiem, no bo kurwa, ja to dobrze wiem, oni wszyscy by chcieli, żebym ja był totalnym menelem. Bo przecież mówili mi, że będziesz pił jak kaczor, będziesz taki jak kaczor. No to już zaburzam ich proces myślowy. Jak on nie pije? Jak on ćwiczy coś? To jest niemożliwe. On ma być takim samym menelem, kurwa, alkoholikiem. Jak Esta, Tajfun i wszyscy po kolei. Machlać jak kaczor. Ja jestem spoko facet. Tak ma wyglądać jego przyszłość. Nie ma mieć innej przyszłości. On ma być alkoholikiem, nie ma mieć nikogo. Ma być frajerem totalnym. Chudym, chujem. Spoko roku facet.
Nie bój się. Wtedy wszyscy byliby zadowoleni, uśmiechnięci. O, jak fajnie, o, jak elegancko. No tak, wiesz, jak coś się robi ze sobą, to już tylko nielicznych satysfakcjonuje. O, widzisz, jak teraz nagle spadła liczba widzów w dół? Ja pierdolę, już im się to nie spodobało, co powiedziałem. Spadło ze 40 osób teraz w dół. Nie spodobało im się to, co powiedziałem. Jakie kurwa chuje, głupie, tępe i dzidy. Dobra, po pierwsze, po drugie, co nawijajcie, na mnie czy na Pyszeka? No, słucham. No, słucham, co chcecie wiedzieć. Odpowiem na każde pytanie. Odpowiem na każde pytanie, pytam się. No to jak się pytasz? Chcesz odpowiedzieć na każde pytanie, a to ty się pytasz? Tak. No to o co pytasz? No ja odpowiem na każde pytanie. Teraz co biorę? Białko i kreatynę. Dwie tabletki kreatyny jak wstanę do żarcia. I po treningu se białko. Pająk, trener to chciał dobrze, ale dla kasy i rozgłosu, dla pieniędzy. Każdy cię przeorał, zarobili swoje, przegrałeś, robiłeś tam słabe show, nie byłeś nawet na radzeniu i już ich wkurwile, a potem powiedzieli ci patrzy zło. Co? Nie. Co? Co ty pierdolisz, debilu? Co powiedział? Nie wiem, maćmany jak ci dziecko, właśnie naćpał go fedronu i szalej po nocy. Nie usłyszałem, to piego. No tak, no kreatynka, elegancko piwem popita. Trzeba jakoś to tam konserwować. Jak się odżywiać, ale ja pierdolę, weźcie się mi ludzie w ogóle spokój, kurwa. Weźcie się przyjebali do mnie. Jak się odżywiać, co trenujesz, co kurwa bierzesz. Co wy, żeście się do mnie przypierdolili w ogóle, dajcie mi spokój. A nie spierdalaj, kurwa. A jak ja coś powiem, to znowu inni, jak coś kurwa pojeby, określą: o, wielki fighter, o, wielki trener, o, teraz innych tutaj uczy. Wiesz, to tamto. Najpierw mnie ktoś pyta, później następny debil mnie zgasi. Będzie próbował mnie zgasić, nie? To jest taki kurwa absurdalny. Jest pierdol. Weź pierdolnie to pizdo, kurwa. Nie ma czego. Nie katkuję nikogo. Dobra, to się byś martwił. Nie ma czego. Bez czego nie ma czego. Nie pytaję na katku, ja łeb się zabija. Nie, tak. Czy nie przesadzajmy? Ja się nie ma, bo... Wiesz, napisałeś, wygląda lepiej niż 90% z was. No może tak nie jest, no jak chcesz, no kurwa, nie wiem, ile jest tak... tak ludzi sobie tam coś robi ze sobą. Nie martw się, powiedziałem. Nie martw się, to kurwa. To będą... To może ojciec czy... Ja mówię tyle, nie? Nie chcecie? Kadę to może ojciec, czy oni, kurwa. Tobą. Ja mam powiem tyle. No, jak chcecie, żeby wam mięśnie rosły, dla tych, którzy tutaj pytają, co żejesz, kurwa, chuj wie co, no to mam powiem tyle. Jak chcecie, żeby wam mięśnie rosły, to... No i Esta, jeśli odpowiesz na wszystko, to powiedz, dlaczego strzelałeś do papieża, ty kurwo, i dlaczego przychodzisz na stream tylko wyrzucić kasę od Bystrzaka? Pap Mers ci przecieka oszczany chuju, zajebany dziwko, bizona 3 zł. Ty, słuchaj, po pierwsze, ja przychodzę zawsze na Bystrzaka na streama, bo kurwa, ja to lubię i przychodzę non stop, że na kasę nie lecę. Nie, no jak chcecie, żeby wam mięśnie rosły, nie, to trzeba mięśnie zaskakiwać. Mięśnie lubią być zaskakiwane, bo... Jeśli osoba będziesz ćwiczył na przykład takim samym ciężarem, będziesz robił te same ćwiczenia, to nie będziesz zaskakiwał mięśni. Mięśnie się przyzwyczajają do tego i to nie jest dla nich żadne zaskoczenie. Nie trzeba zaskakiwać. Na przykład zmieniać ciężar, nie? Na przykład 60 kg jedna seria, 70 następna, 80 następna, 90 następna, 100 następna. I wtedy robi ci się taka bomba, że człowieku wypierdala w kosmos. Bo tak są mięśnie normalnie rozbite,
zaskoczony, nie? Co się odkurwia? Wiesz, najpierw mniejszy ciężar, potem większy, większy, większy. I on cały czas jest zaskoczony. I robi się taka pompa, że chuj. Słuchaj, po pierwsze, nie pierdolcie mi tu farmazony. Ja przychodzę do Bystrzaka, a to was to chuj obchodzi. Bo przychodzę na Sejma, o co chodzi? Jakie pieniądze ja biorę? Dał mi ostatnio kolega, to wie, dał mi. Ale kurwa...